Rozpoczęły się szczepienia suwalskich seniorów przeciwko grypie. Akcję zlecaną przez samorząd miejski prowadzi niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Prymus. Realizator programu, czyli przychodnia Prymus na ulicy Waryńskiego, dokonała zakupu 3000 szczepionek, które mają być szczepionkami skierowanymi do seniorów. Ta przychodnia realizuje właśnie na zlecenie miasta program szczepienia suwalskich seniorów przeciwko grypie. Te szczepienia rozpoczęły się już kilka dni temu i cieszą się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. Jak się dowiedzieliśmy dzisiaj w Prymusie, z profilaktyki skorzystało już około 1100 uprawnionych seniorów. W poczekalni na wizytę w gabinecie zabiegowym zastaliśmy kilka osób. Seniorzy bardzo rozsądnie podeszli do wymagań sanitarnych. Wszyscy oczekujący dziś w przychodni mieli maseczki, starali się zachować odpowiedni dystans. Kilka dni temu w poradni był tłum. Otrzymaliśmy do Urzędu Miejskiego w Sołkach takie zgłoszenie o tym, że jest tam tak dużo ludzi, że być może powinniśmy w jakiś sposób się tym zainteresować. Nawet ze swojej strony wysłaliśmy tam swego rodzaju prośbę o to, by zachować te standardy sanitarne, te odstępy i tak dalej, żeby nie było tam groźby jakimś zakażeniem. Zatem widać, że naprawdę cieszy się to o wiele, wiele większym zainteresowaniem niż w latach ubiegłych, kiedy tak naprawdę można powiedzieć bardzo znikomy odsetek suwalskich seniorów w ogóle chciał się szczepić od tej grypy. W tym roku widać, że ta szczepionka jest naprawdę pod głębokim zainteresowaniem seniorów 65+. Jak obliczyliśmy, 3000 dawek to za mało, by całkowicie zaszczepić populację 65+. Seniorów uprawnionych do skorzystania z profilaktyki finansowanej przez miasto jest nieco więcej. Jak nas zapewnił Kamil Sznel, jeśli zakupiona partia szczepionek okaże się zbyt mała, zostanie podjęta decyzja o domówieniu preparatu.